Nazywam się Lubomir Prask, jestem nauczycielem wychowawcą w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu. Zajmuję się sportem od zawsze. Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiadam bardzo dużo różnych uprawnień instruktorskich, sędziowskich. Moim sportem głównym, w którym zdobyłem kategorię mistrzowską, był taniec towarzyski, ale jestem też instruktorem judo, wszystkich gier zespołowych, gimnastyki. W młodości uczęszczałem do ogniska muzycznego, grałem na akordeonie, nie jest mi obce pianino, gitara, flet, więc rozpocząłem tą moją przygodę z niewidomymi przez przypadek. Zostałem zaproszony do pracy z nimi jako tancerz, prowadziłem klub sportowy dla dzieci. No i w szkole był mój kolega, który odszedł, zostałem zaproszony do współpracy i od tego się zaczęła moja przygoda z niewidomymi, z którymi nigdy z osobami niepełnosprawnymi nie chciałem pracować. Chciałem pracować z osobami sprawnymi, w wyczynie, właśnie w tym tańcu. Dlatego też prowadziłem klub i też miałem pary dochodzące już do klasy mistrzowskiej. Życie się potoczyło inaczej i chyba jestem szczęśliwy z tego powodu, bo się bardzo realizuję. Oczywiście rozpoczynaliśmy od tańców i pierwsze takie moje spotkanie z niewidomymi na kursie było takie, że proszę dobrać się w pary, oni się podobierali i nagle zostały dwie osoby niewidome na parkiecie, stanęły razem. No, nie bardzo sobie mogły poradzić, ale to były pierwsze koty za płoty. Natomiast w tej chwili taniec jest tak rozwinięty przeze mnie i przez innych instruktorów i trenerów tańca w Polsce, że rozgrywane są 21. lub nawet chyba drugie Mistrzostwa Polski w tańcu towarzyskim. I jesteśmy jedyni w Europie, którzy to robią. Dlatego czekamy trochę na innych. Gdzieś tam próbuje Słowacja, próbują Niemcy, ale to jest jedna para i to taka przypadkowa. A u nas jest faktycznie ruch stworzony dla niewidomych i słabowidzących. Osoby od podstaw się uczą ruchu. I można nauczyć osobę niewidomą tańczyć. A taniec jest chyba jedną z najbardziej złożonych dyscyplin sportowych koordynacyjnych. Bo trzeba skoordynować siebie, swoje wszystkie elementy ciała, swojego współpartnera, muzykę, rytm i jeszcze inne pary, innych użytkowników parkietu. Jest to bardzo trudne, bardzo wymagające, podlegające ocenie i sędziów, i publiczności. Więc ten taniec bardzo, bardzo jest na wysokim poziomie i zaangażowania i właśnie tak realizuje wszystkie te rzeczy. Nie ma nigdy dwóch osób niewidomych razem postawionych, ponieważ jest to niebezpieczne i na zawodach jest to niemożliwe, żeby coś takiego. Można na treningu, w izolowanych sytuacjach, kiedy im się stworzy idealne warunki, mogą zatańczyć. Natomiast stawia się pary, gdzie jedna osoba nie widzi, a druga niedowidzi, lub jedna jest niepełnosprawna, druga jest w pełni sprawna i tak zwany miks następuje. Są kategorie wiekowe, młodzież, juniorzy, seniorzy, właśnie miksy, średnio zaawansowani. Zaawansowani to w zależności od ilości tańców, repertuar tańców. Naprawdę ten ruch taneczny w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty. Niestety jeszcze nie ma mistrzostw Europy i świata, ponieważ jesteśmy jedyni w Polsce. Nie wiem, czy inni tyflopedagodzy uważają, że tak trudną dyscypliną, jaką jest taniec, nie mogą się zajmować osoby niewidome. Nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć tego, bo promujemy, pokazujemy, jeździmy na różne pokazy, mamy kontakt. Ja będąc na zawodach w innych dyscyplinach cały czas mówię o tym tańcu. Natomiast jest to na pewno trudne, wymagające. No i może nie ma takich osób, które trafiły do niewidomych, a mają takie umiejętności jak ja. Mnie zaproszono, udało się. Ktoś stworzył projekt, Stowarzyszenie Cross w Warszawie rozpoczęło w 2000 roku taki duży projekt, gdzie było 120 osób niewidomych i słabowidzących i trzeba było to ogarnąć. A jeszcze dwa słupy na środku sali, więc nie było łatwo, było ciekawie, no i zaczęło się, naprawdę zaczęło się wyjątkowo. Ale taniec troszeczkę został odsunięty na boczne tory, ponieważ właśnie nie ma
mistrzostw ani Europy, ani świata, więc nie jest to przez ministerstwo najlepiej postrzegana dyscyplina. Dlatego od kilku, no już od 12 lat zająłem się troszeczkę innymi dyscyplinami, jak piłka nożna i showdown. Ale tak naprawdę jest bardzo dużo dyscyplin, które niewidome osoby mogą uprawiać. Są dyscypliny paraolimpijskie, takie, które są stworzone dla niewidomych, to jest golbal. Golbal powstał zaraz po wojnie dla jakby inwalidów wojennych, którzy no, trzeba było im coś oczywiście zadać na tą rehabilitację, rewalidację, powstał golbal. Golbal jest dyscypliną paraolimpijską i Polska ma bardzo duże tradycje. W Polsce jest 11 ośrodków i chyba większość z nich w tych ośrodkach, czyli szkołach dla niewidomych, jest ta dyscyplina znana, a w wielu uprawiana na wysokim poziomie. Jest piłka nożna dla niewidomych. Jest oczywiście królowa sportu lekkoatletyka, pływanie, judo. Niewidomi uprawiają judo. Więc można poprzez kontakt, bo judocy przeważnie mają kontakt ze sobą cały czas, od uchwytu, od złapania uchwytu, już to już łatwa rzecz. Wiem, że kolega, który uprawia judo, jeździ na zajęcia z jiu-jitsu, z karate i takich pokrewnych sportów. Oczywiście jest narciarstwo alpejskie, jedna z chyba z trudniejszych dyscyplin dla niewidomego, całkowicie niewidomej osoby, bo słabo widząca, no w zależności od tego, jak się posługuje wzrokiem, tak sobie radzi, jadąc za przewodnikiem, a niewidomy jedzie za głosem, za głośnikiem, który przewodnik ma na plecach. Więc jest to piekielnie trudne, ale też opiera się na rytmie. Ta odległość, ta kiedy wydaje komendę, kiedy on ma wykonać skręt w lewo, skręt w prawo, on to komunikuje, że wykonuje, więc przewodnik też ma wiedzę, czy szybciej, czy później, to są godziny, lata treningów, żeby się zgrać naprawdę w taki team, a i tak zawsze, jak na zawodach, coś się stanie, złapie nartą tyczkę i dyskwalifikacja i całe lata pracy idą na marne. Niestety, ale to jest właśnie sport i to w sporcie dla niewidomych, jak dla każdego, sport uczy. Uczy pokory, pomaga w przezwyciężaniu trudności, uczy systematyczności, radzenia sobie z różnymi sprawami, uczy przegrywania, a wielką sztuką jest też umieć wygrywać, żeby dalej być fajnym, otwartym, radosnym i czerpać z tego radość, bo przegrana kiedyś przyjdzie, nawet po tych wygranych. Taki jest sport, takie jest życie i to jest fajne w sporcie, że można tego niewidomych nauczyć, pokazać im i czerpią wielką radość. A jak niewidomy już złapie tego bakcyla, któregoś ze sportu, to potrafi naprawdę zostawić kupę czasu, energii, potu, po to, żeby być w środowisku, nawet nie po to, żeby wygrywać. Jak się zdarzy wygranie, jak się wysłucha i patrzy na zawodnika, który pierwszy raz wysłuchuje hymn polski, tak, Mazurek Dąbrowskiego, i te łzy albo się pojawiają, albo się kręcą w oku, no to jest przeżycie niesamowite i to daje takiego powera do pracy na następne lata. I widzę po swoich zawodnikach, którzy są mistrzami i Europy, i świata, że mogą góry przenosić. Podporządkowują całe życie swoje, już dorosłe, po skończeniu szkoły, dla sportu. Póki mogą, póki im to sprawia radość, zdecydowali się na to. Jeździmy, podbijamy Europę, podbijamy świat i fajnie się bawimy. Jest jeszcze dyscyplina paraolimpijska, bieganie narciarskie, narty biegowe, połączone ze strzelaniem, teraz daje to biatlon. I strzelanie jest również bardzo popularne wśród niewidomych. I z broni krótkiej, i z broni długiej. Jest strzelanie laserowe, jest strzelanie z broni pneumatycznej. Bardzo fajna dyscyplina i bardzo zbliżona do tego, co robią pełnosprawni. Zresztą wszystkie dyscypliny są
bliskie tego wzorca ruchowego, który czerpiemy z zawodników pełnosprawnych. Niewiele się różni. No kolarstwo tandemowe to jest troszeczkę inna dyscyplina, inaczej to wygląda, bo jest przewodnik pełnosprawny, który bierze odpowiedzialność za kierowanie, jest zawodnik niewidomy na drugim siodełku i jadą wspólnie po medal, po zwycięstwo. Zresztą każdy przewodnik zostaje na równi nagrodzony z zawodnikiem jako ten, który zdobywa, bo to jest też wielkie wyrzeczenie. Bardzo dużo czasu poświęca się osobom niewidomym, prywatnym. Nie zawsze jest to jakaś gratyfikacja finansowa. Często to są przyjaźnie, jest to społeczne, wolontariackie działanie. Ale potem już na najwyższym poziomie włączają się do akcji stowarzyszenia, największym stowarzyszeniem w Polsce jest Stowarzyszenie Start, gdzie reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej i zatwierdza kadry zawodników na wszystkie mistrzostwa Europy i świata. Jest również Stowarzyszenie Cross, które ma inne dyscypliny, jakby tam jest taki naturalny podział. Cross zajmuje się też upowszechnianiem, nie tylko wyczynem i jest dużo zabawy, dużo rekreacji, dużo turystyki, ale są też również stowarzyszenia Olimp, które no, mają właśnie tych medalistów czy w kolarstwie, czy w strzelectwie. Teraz wchodzi triatlon, nowa dyscyplina składająca się z biegu jazdy na rowerze i pływania, bardzo wymagająca, no bo niewidoma osoba musi mieć przewodnika, który albo wszystkie trzy dyscypliny potrafi, albo trzech przewodników do każdej z dyscyplin. Wychodzi z wody, wsiada na rower, jedzie na tandemie, biegnie z przewodnikiem na uprzęży. Dla każdego zawodnika niewidomego jest potrzebny tak naprawdę sztab ludzi. Najlepiej się pracuje jeden na jeden. Nie ma lepszego przełożenia, jeżeli jest trener, zawodnik sam na sam. Oczywiście są potrzebni współpartnerzy do trenowania, zawody, ale do tłumaczenia. No wyobraźmy sobie piłkarza nożnego, który ma poprawić swoją technikę strzelania z rzutu karnego. Podchodzi, dotyka mnie, dotyka mojego ciała, jak jestem ja ustawiony, próbuje to naśladować. Nie wychodzi, szukamy jakichś ćwiczeń pośrednich. Opowiadamy sobie, dużo mówimy. Wszystko polega na słuchu, więc dużo jest instruktażu słownego. Jak pracuję w bardzo wielu dyscyplinach sportu, to przede wszystkim na początku ustalam język, kody, hasła. Bardzo szeroko je omawiamy, opisujemy, a potem bardzo w krótkich słowach potrafimy w trakcie nawet czynności ruchowej podpowiadać, sugerować, poprawiać po to, żeby było lepiej. Bardzo się często podpieram rytmem, szczególnie w dyscyplinie showdown, w której właśnie osiągamy bardzo duże wyniki. Od 2019 roku jesteśmy mistrzami Europy w drużynowej konkurencji, a w 2019 roku zdobyliśmy indywidualne mistrzostwo świata i mężczyzn, i kobiet, i w drużynówce i jesteśmy jako pierwsi w historii tej dyscypliny nacją, która zdobyła wszystkie trzy medale złote w jednym roku. Showdown, dyscyplina dla dwóch osób, par lub trzyosobowych drużyn. W konkurencji indywidualnej polega na tym to, że przy stole stoi dwóch zawodników. Stół jest długości około 4 metrów, w szerokości 1,20 m. Po bokach stołu ograniczają, aby nie wypadła piłka, bandy na wysokość 10 cm. Narożniki stołu są zaokrąglone, na końcach stołu są bramki wycięte i w bandach, i w stole. No, gra polega na tym, żeby strzelić jak najwięcej goli lub, jeżeli zawodnik popełni błędy, to przeciwnik dostaje punkty. Gra się do 11, to jest bardzo podobnie jak w tenisie stołowym. 3 sety, 2 trzeba przynajmniej wygrać na pierwszym etapie turnieju. Potem w ćwierćfinale jest najlepszy w 5 setach, czyli minimum 3
trzeba wygrać. Gra jest bardzo koordynacyjna. Zawodnik ma ochronioną dłoń poprzez rękawice, bo piłeczka jest bardzo twarda, plastikowa. W środku ma grzechotki, takie śruty, które podczas ruchu piłeczki dają dźwięk. Po stole się piłka toczy, uderza o bandy, zawodnik słyszy i musi zareagować. Albo obronić z lewej strony, albo z prawej. Złapać piłkę, opanować i wykonać atak. Dostaje podpowiedzi różne. I często ja uczę zawodnika, żeby wysłuchał rytmu uderzenia, które mu sprawia kłopoty i wpada jemu do bramki piłka, czyli traci punkty. Żeby nie przegrać, musi się tego nauczyć, musi się wsłuchać i jak tylko to usłyszy, musi odpowiednio zareagować. I wtedy sobie poradzi z tą sytuacją i będzie lepszy, będzie obroni tą piłkę, a potem jak dobrze zaatakuje, zdobędzie gola. I ten rytm jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo przeze mnie wykorzystywany. Rytm uderzenia piłki, żeby zmylać, uczyć przeciwnika pewnych rzeczy, a potem wykonać coś innego, bardzo podobnego na początku, ale koniec akcji, żeby był całkiem inny i przyniósł rezultat. Myślę, że we wszystkich dyscyplinach można się doszukiwać tego podziału rytmowego sekwencji ruchowej. To jest nieodzowna część pracy trenera. Nie wszyscy mają oczywiście doświadczenie i podstawy muzyczne, ale czasami nieświadomie również próbują naśladować, albo sami wydają dźwięki, albo oczywiście pokazując, ale niewidomy nie zobaczy, on musi wszystkiego dotknąć. Uczy się go albo poprzez mówienie, albo poprzez dotykanie. Problemem niewidomych jest to, że oni, szczególnie osób całkowicie niewidomych od urodzenia, że nie mają żadnych wzorców. Uczyłem kiedyś niewidomego biegu w miejscu. Masakra. Naprawdę bardzo długi proces przeszliśmy wspólnie, żeby ten ruch był w miarę naturalny, ale i tak nie był. On biegnie do przodu, przemieszczając się bardzo naturalnie, ale jeżeli wystarczy zadać mu taki temat nieoczywisty, bieg w miejscu, praca rąk, jak te ręce powinny się poruszać, jak pracować, w którym momencie gubi się. I tutaj zresztą można to rozbijać od bardzo podstawowych, bardzo prostych ruchów. I tak się cofnęliśmy od analizy. Opowiadamy sobie, dotykamy się, mówimy bardzo szeroko, bardzo długo, aż jesteśmy zadowoleni z tego, co uzyskaliśmy. Potem nazywamy to najlepiej jednym słowem. Jakimś słowem, żeby on umiał zareagować na to słowo w odpowiedni sposób. Idziemy krok dalej, następna rzecz, budujemy, ok, jest w miarę, znowu ustalamy, że to nazwiemy tak. Albo to samo wychodzi, albo wymyślamy wspólnie jakąś nazwę, która będzie funkcjonowała między nami. Bo każdy z nauczycieli, każdy z trenerów ma własny język. I to jest super właśnie, że nie ma jakby, że ten się nauczył albo od kogoś wie, a ja nie wiem. Nie, wypracujmy sobie swój własny język komunikacji z osobą niewidomą. Niewidomy musi sobie uświadomić ruch i bardzo długo trwa, zanim on go sobie utrwali. Jest to możliwe, jest to wykonalne. Każdy z nich ma inne zdolności w tym kierunku. Jeden bardzo szybko to złapie i dla niego będzie to oczywiste, a inny będzie bardzo długo próbował, ćwiczył, będzie mu nie wychodziło. Należy wtedy to trochę zostawić, nie męczyć, nie denerwować i za chwilę wrócić. A potem nagle się okaże, że to już jest. Ja miałem dziewczynę, którą próbowaliśmy uczyć grać w showdown 2 lata. I naprawdę próbowaliśmy uczyć, i sobie nie radziła. Nie radziła sobie z przeprowadzeniem piłki z lewej strony do prawej na stole. Proste ćwiczenia do przodu i do tyłu. Zabawy z piłką jakby. Pierwsze oswojenie, podstawa. A po 3 latach pojechała na Mistrzostwa Polski i weszła do finału. Więc można.
jak ktoś jest zaangażowany, trochę uparty, cierpliwy, to można dojść do wszystkiego. Ja już dwukrotnie w życiu powiedziałem, że ktoś się do czegoś nie nadaje i się myliłem. Już nigdy w życiu tego nie powiem nikomu. Kwestia jest tylko ilości czasu, ilości godzin spędzonych i chęci. Jeżeli ktoś ma chęci, można zrobić wszystko. Może to nie być na mistrzowskim poziomie, ale będzie. Będzie ta osoba czerpała z tego radość. A wiele osób z tych właśnie, znaczy były dwie i obie okazały się fantastycznymi animatorami, przyciągającymi osoby niewidome do danego ruchu, do danej dyscypliny. Więc myślę, że warto inwestować czas w każdego, kto tylko chce. Jeżeli ktoś spotka na swojej drodze osobę niewidomą i nie będzie umiał sobie poradzić z czymś, będzie uważał, że go coś przerosło, warto się skontaktować z tyflopedagogami pracującymi w szkole, w szkołach. Takich ośrodków w Polsce jest 11. Naprawdę te główne miasta, Warszawa, Kraków, Laski pod Warszawą, Owińska, Wrocław, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Radom, Łódź. Jest ich 11. Można znaleźć w internecie sobie kontakty. Wszyscy jesteśmy bardzo otwarci do tego, aby pomagać. Warto, żeby osoby niewidome były w środowisku, w tak zwanej integracji i o ile sobie radzą, jest to bardzo dobre dla nich. Natomiast bardzo wiele osób przychodzi do nas w październiku albo w styczniu, po semestrze. Przychodzą z niepowodzeniem. I to nie jest przeważnie niepowodzenie szkolne, że nie poradzili sobie z przedmiotami, choć też jest ciężko, jeżeli nauczyciele nie są przygotowani do pracy, nie wiedzą jak pomagać, niby są przeszkoleni i obiecali, że będzie na przykład czarnodruk i wszystko wydrukowane dla osoby słabowidzącej w 16, a tego nie dostaje, ma kłopoty. Prosi kolegów, a koledzy go odrzucają. Jakby środowisko go odrzuca. Niestety szkoła jest trochę dżunglą i tam tak zawsze było, może jest lepiej, myślę, że jest coraz lepiej i w społeczeństwie, i w szkołach, ale nie jesteśmy jeszcze przygotowani, nie ma tej świadomości, że niepełnosprawny może być bardzo wartościowym człowiekiem. I oni bardzo często są wartościowi, bo właśnie mają pasję, muzykę, jakiś sport. Realizują się w bardzo, bardzo wielu dyscyplinach, które wydawałyby się takie no, niemożliwe. No, ta osoba jest tak dobra w tym? A tak, tak. I warto w nich zainwestować i trochę im dać możliwości. Dlatego ośrodki są potrzebne dla niewidomych, bo my jesteśmy przygotowani do pracy z nimi. A też jesteśmy świadomi tego, że muszą się integrować. I często i wyjeżdżamy, i pokazujemy się, i prowadzimy wspólne zajęcia, występy czy zawody z osobami pełnosprawnymi. Więc ta integracja również jest wtórna. Czy to jest dobre? Bycie niektórzy nazywają to getto. Kończą ludzie szkoły średnie, zdają matury, idą na studia, kończą te studia, więc też nie zamyka to żadnej drogi. Czy poziom jest niższy czy wyższy, zależy zawsze od tego, kto ile czasu i energii poświęci na naukę. Ale na pewno jesteśmy bardziej przygotowani do tego, żeby pokazać im świat muzyki, świat sportu, świat taki dla niewidomych przygotowany, jakby już trochę na gotowo. A często też odkrywamy nowe rzeczy. Gramy w bowling, w kręgle klasyczne. No też wydawałoby się, że niewidoma osoba na takim śliskim torze, jak na kręgieli w bowlingu, no nie jest sobie w stanie poradzić. A są techniki, jest taka możliwość, ma barierkę, która mu wyznacza kierunek i również polscy zawodnicy bardzo osiągają wysokie lokaty. Świetna sprawa to jest tenis ziemny, dźwiękowy, nowa rzecz od niedawna w środowisku. Na trochę pomniejszonym boisku,
z piłką dźwiękową, taką gąbczastą. Można się bawić, osoby niewidome czekają, mogą doczekać aż do 3, odbić się o kort takiej piłki, słabowidzące po 2, a te całkiem dobrze widzące, ale mające kłopoty ze wzrokiem, po 1 odbiciu, czyli bardzo jakby tak naturalnie grają. Jest też tenis dźwiękowy, zarówno grany dłońmi, jak i rakietkami. Naprawdę, naprawdę można znaleźć bardzo dużo rzeczy, w których można się realizować. Trzeba tylko chcieć. No, nie zawsze jest to blisko, nie zawsze jest to możliwe. Mam kolegę, który grał z nami w piłkę nożną, a był mistrzem Polski w golfa, będąc osobą niewidomą. Wszystko jest możliwe. Trzeba tylko chcieć. Bardzo dużo osób niewidomych, i to nawet nie jest wina zaniedbań, ma tak zwane blindyzmy, czyli kiwanie się, trzepanie głową, ruszanie. Im to sprawia przyjemność, że coś się dzieje, mają tak zwany substytut ruchu. Każdy z nas powinien i nasze ciało się domaga ruchu. Jest to bardzo normalne. Wszyscy ludzie dorośli wiedzą o tym i są świadomi tego, że ruch jest niezbędny niemalże tak jak oddychanie. Bez ruchu nie ma zdrowia. Wielu zawodników moich próbuje w klasach maturalnych się wymigać z treningów i mówi, nie, muszę się zająć szkołą i tak dalej. Nie, ciśniemy bardzo tutaj w tej kwestii, bo właśnie jest ta godzina na zresetowanie, na dotlenienie mózgu, na odejście od problemów, na rozluźnienie się i powrót potem z lepszą, zdwojoną energią do nauki. Trzeba się ruszać. Nawet szachiści, gdzie mamy świetnych szachistów, wicemistrzów olimpijskich w szachach niewidomych, gdzie nawet niewidomych, nie niewidomych, tylko drużyna niewidomych startuje na olimpiadzie szachowej pełnosprawnych. To jest drużyna stworzona z wielu nacji właśnie osób niewidomych, ale zajmują bardzo wysokie drugie miejsce często na takich zawodach. I tam są również Polacy. I oni wszyscy uprawiają sport. Dlatego, żeby wytrzymać te 6 czy 8 godzin przy szachownicy, bardzo mocno skoncentrowanym być i żeby wytrzymać tygodniowy czy 10-dniowy turniej, należy mieć ogromną kondycję fizyczną, bo można raz mieć taki wysiłek, ale wielokrotnie i powtarzalny to tylko przy dobrej kondycji fizycznej. I wszyscy, czy warcabiści, stupolowi, bo jest też taka dyscyplina, czy brydziści, to są stolikowe dyscypliny sportowe, które nie wymagają ruchu, ale oni wszyscy uprawiają sport. Nordic walking jest niesamowicie dobrą sprawą. Oczywiście, że trzeba przewodnika, który poprowadzi takiego chodziarza na spacerze czy tak na tak zwanym treningu, ale to spowoduje dotlenienie mózgu, dotlenienie mięśni, lepszą pracę układu krążeniowego, układu oddechowego. No wszystko idzie w dobrym kierunku po 40 minutach, czasami nawet po pół godzinie aktywności fizycznej. Warto to zrobić. Są rowery stacjonarne, są ergometry. Świetny i sport, i wysiłek treningowy taki właśnie po to, żeby pójść, podnieść sobie tętno, trochę się spocić, zapomnieć o wszystkim i być, niektórzy mówią, styranem, ale się fajnie styrałem. Są tacy zadowoleni, takie zmęczenie bardzo pozytywne, które potem daje taką energię. A oczywiście z godziny na godzinę spędzonej na siłowni czy na jakimkolwiek treningu, ta kondycja nasza fizyczna wzrasta. Jesteśmy lepsi, czujemy się lepiej i więcej możemy, zarówno fizycznie, jak i mentalnie, bo to dokrwienie mózgu jest niezastąpione. Osoby, które się tylko, załóżmy, uczą i siedzą stacjonarnie, niestety to już dawno wprowadzono, nawet w tych państwach czy korporacjach wschodnich, azjatyckich, mają wstać i 15 minut gimnastyki obowiązkowej, bo wiedzą, że tylko tak mogą funkcjonować dalej. Mieliśmy ucznia, który w tej chwili zarabia muzyką i gra na różnych eventach i w zespołach różnych, często na weselach.
i bardzo ma nieelegancką sylwetkę i postawę przy klawiszach. Jest zapadnięty, taki w ogóle jakby, no, nie mający świadomości tego, jak wygląda i że inni pełnosprawni, osoby, które się patrzą na niego, mogą mieć różne te opinie i myśli. Tylko uświadamianie. Jeżeli zachęcimy go do tego i w jakiś sposób spowodujemy, że on będzie chciał być odbierany przez środowisko pełnosprawnych, widzących osób, fajnie, i powiemy mu, na czym ta fajność albo normalność polega, że na trzymaniu sylwetki, na skierowaniu twarzy w kierunku publiczności, na niedotykaniu oczu, nie zapadaniu się w siebie, w swoje dłonie, w przerwach, w trakcie, gdzieś tam na rozluźnieniu, na wyłączeniu tych tików, blindyzmów, tylko i wyłącznie świadomość. Ruch, sportowcy moi, którzy wiele godzin spędzili na różnych treningach, zostawieni chwilę sobie, wracają, bo dla nich to jest nawyk, który mieli, nie wiem, przez 15 lat. Nikt z tym nie walczył, nikt im nie uświadamiał, nie punktował tego jako cechy złej, negatywnej i dla nich to jest jak oddychanie. Oni w ogóle nie uważają tego za coś złe. To jest ich, oni sobie odpoczywają w tym momencie, koncentrują się, są. Oni są bardzo wyczuleni, cały czas są z nami i tak, tacy są, bo nikt im o tym nie powiedział. Natomiast trzeba zwracać uwagę na to od początku, natomiast nie może to być bolesne dla tej osoby. Bardzo to jest delikatna sprawa, subtelna i bez dotarcia do tego, do tej świadomości osoby niewidomej, że można by inaczej, że warto by, że wychodzić na scenę, spróbuj tak. Inni robią tak, a tak, a tak. I bardzo systematyczny ruch, praca, bardzo delikatny, krok za krokiem można nauczyć. Też tu współpracowałem z zespołem wokalnym w szkole, któremu robiłem taki podstawowy ruch i na początku było bardzo ciężko, a potem wszystko było fajnie. Wszystko zaczęło się układać i ten ruch spokojny do piosenek był bardzo zróżnicowany i był fajny, był naturalny i oni to pojęli. Ale to były godziny treningów. Samo to nie przyszło, bo naprawdę osobę niewidomą nauczyć świadomości własnego ciała można, ale to wymaga wiele, wiele, wiele pracy, o wiele dłużej niż osobę słabowidzącą, już nie mówię o tym, że bardzo dobrze widzi. Należy pokazywać, nawet nie opowiadać, tylko dotknij mnie lub kogoś innego. Popatrz, jak on czuje ciałem swoją muzykę, którą gra. I nieważne chyba, nie ma znaczenia, jaki instrument jest w tym momencie używany, czy to będzie pianino, gitara, czy każdy inny, czy akordeon. Jak ktoś inny i niech się nie boi dotknąć, bo niewidomy musi zobaczyć rękoma. Dopiero potem można wracać do tego, opowiadać, bo samym opowiadaniem często jest bardzo trudno. On to musi dotknąć. On nie jest w stanie swojego ciała poznać, jakby, no a jeszcze musi poznać swoje ciało. Zanim coś naśladuje, no niech wykona prosty ruch, w prawo, w lewo, a potem troszkę bardziej miękko, a wykonaj to w rytm. No, każdy z nas musi znaleźć ten sposób dotarcia do tej osoby, z którą pracujemy, bo przyjdzie za chwilę ktoś inny i będzie dużo trudniej, a trzecia osoba będzie super, i od razu. Po drugiej lekcji okazuje się, że wie, o co chodzi i naprawdę jest dobrze. Ta praca jest bardzo indywidualna i tak trzeba do nich podchodzić. Trzeba mieć bardzo duże wyczucie, bo jeżeli niewidoma osoba się zatnie i zniechęci, to rzecz dobrą, którą chcieliśmy wprowadzić, nie uda nam się już jej nigdy zrobić, albo przynajmniej nam się nie uda. I trzeba szukać czasami kogoś innego, może większego autorytetu,
Może trzeba poczekać, aż będzie bardziej doświadczonym, czy muzykiem, czy sportowcem, na to, żeby wszedł troszeczkę na wyższy poziom czas. Czas też jest taki bardzo wskazany i normalny. Nawet trudno określić, jak dużo dłużej się pracuje z osobą niedowidzącą czy niewidomą, ale w porównaniu z niedowidzącą a niewidomą, to ja myślę, że 10 razy to jest tak minimum. Niewidoma potrzebuje więcej czasu. To jest takie minimum. Myślę, że czasami jest dużo, dużo dłuższa ta droga i w sumie niewymierna. Nie ma to znaczenia. Chęci można wszystkiego nauczyć. Każdego ruchu można nauczyć. Czy można oduczyć blindyzmów? No tu bym trochę spierał się. Można na pewno uświadomić osobom niewidomym, że to jest nie za dobrze odbierane, że wcale nie jest to fajne, że można w sposób inny szukać właśnie tej rekompensaty ruchu albo znaleźć sobie ruch, który zrekompensuje tą potrzebę poruszania się blindyzmami. Jest to długi proces. No, wynika to z tego, że niestety osoby niewidome zostają pozostawione same sobie na bardzo długie okresy czasu. Czy to jest szkoła, czy to jest dom, no coś muszą robić. My na przykład obserwujemy bardzo dużo niewidomych osób na naszym placu zabaw w szkole we Wrocławiu, które uwielbiają się kręcić na małej karuzeli. Jakby ten ruch, ten błędnik, żeby coś się działo, a nie widzą kompletnie, nawet nie mają poczucia światła. Sprawia im to radość, dlatego te ruchy głową, ja jestem w stanie zrozumieć, że im to daje jakieś endorfiny i czują się fajnie w tym momencie. Natomiast na występie, czy to jest sport, czy to jest muzyka, no warto już zadbać o tą sylwetkę, o to, że nie tylko pokazujemy swoje umiejętności techniczne, ale też swoją osobowość, na którą się składa też również ciało. No, osoby niewidome mają bardzo szeroki wachlarz wyboru dyscyplin sportowych. Od takich bardzo stacjonarnych, jak szachy, warcaby, brycz, tenisy stołowy czy showdown, poprzez trochę bardziej dynamiczne. We wszystkich sportach niewidomy doskonali swoją koordynację słuchowo-ruchową. Koordynacja, która jest niezbędna w życiu codziennym, bo idąc na ulicy, przez przejście czy po chodniku, musi słyszeć, gdzie jest tramwaj, gdzie jest sygnalizacja świetlna do przejścia przez pasy i tak dalej, i tak dalej. To jest ogromnie ważne i tego w sporcie albo świadomie, albo nieświadomie się uczą. Na przykład moi zawodnicy kiedyś, jak słuchałem, wypowiadali się też i w telewizji, i w radiu, w różnych programach. Mówili, że jedynie na boisku, czyli uprawiając jakiś sport, tutaj piłkę nożną, są w stanie w 100% zawierzyć sobie, przewodnikom, którzy są do tego, żeby zabezpieczyć ich, i poruszają się po boisku na 100% swoich możliwości. Gdzie w życiu codziennym zawsze jest niewidoma osoba wycofana i niepewna, co go spotka. Nawet na drodze, którą całe życie chodził, może się znaleźć coś, czego nie było do tej pory. Może to być rzecz, którą ktoś postawił, może być na chodniku wykop, może być samochód czy hulajnoga i nagle się potyka i wywraca. On cały czas jest w napięciu, idąc, czy coś się nie wydarzy. Dlatego osoby niewidome w swoim środowisku poruszają się świetnie. Jeżeli są na 100% pewne, że stół jest w tym miejscu, krzesło tutaj, tam jest wejście, tu jest łazienka, tu jest łóżko. Nie potykają się, chodzą, jakby widzieli. Nawet uczymy w szkole gaszenia światła na noc i zapalania wieczorem. Po to tylko, żeby inni wiedzieli, że jesteśmy w domu lub nas nie ma. Także uświadamiamy im, oni czują, gdzie jest słońce, bo czują ciepło. Tak? Potrafią zlokalizować, aha, tu mi świeci, to jest południe, jak mam iść na wschód czy na zachód, troszeczkę znają. Ale teraz wykorzystują elektronikę, wkładają słuchawkę w ucho,
odpalają aplikacje i idą jak po sznurku do wiele, wiele rzeczy. Znam niewidomych, którzy poruszają się po kraju każdym środkiem lokomocji samodzielnie. Mają teraz asysty, mogą sobie zadzwonić, umówić się na przesiadkę, jak nie znają dworca, albo są jakieś remonty wielkie, bo przecież Polska to jest jeden wielki plac budowy i dają sobie rady. Znam na arenie międzynarodowej, jak jeździmy na turnieje po Europie, Francuzi nigdy nie mają przewodnika z okiem. Tam jedzie 5 niewidomych, całkowicie niewidome osoby jadą do nowego miejsca w Europie, i poruszają się same. Trafiają na stoły, gdzie są rozgrywane zawody, na stołówkę, do biura zawodów. Wszystko potrafią. Im się raz pokazuje i oni wiedzą. A niektórzy nie są w stanie się nauczyć. Nie mają takiej pamięci, może nie są zmuszeni. Mam też zawodnika, który stracił wzrok w trakcie szkoły, na naszych oczach jakby. I wydaje mi się, że sport bardzo mu pomógł przezwyciężyć ten wielki stres i tą traumę, która jest nieodzowna, jeżeli ktoś widział nawet troszeczkę i nagle gaśnie mu światło i nie ma w ogóle opcji, żeby kiedykolwiek widział. To jest tragedia. Zajęło mu to, ja mówię 2 tygodnie, on mówi, ja już po 3 dniach byłem na treningu. Okej, może ty tak czułeś. Ja widziałem, że ty się z tym borykałeś trochę dłużej, ale to była tak naprawdę krótkotrwała trauma i takie... On potem poszedł w sport na 100%. Jakby wiedział, że to jest jego życie. Może się wyróżnić i jest mistrzem świata w showdownie. Był świetnym lekkoatletą, pięknie pływał na ergometrach, zdobywał też medale. No, jest usportowiony. Sport go utrzymał przy życiu, nie pozwolił mu się zapaść w tym momencie, kiedy stracił możliwość widzenia. A to jest wielki, wielki ból. Inwalidztwo słuchowe, czyli pełna głuchota, jest gorsza niż niewidzenie. Można się spierać. Ani jedno, ani drugie nie jest fajne, ale myślę, że niewidomy jest w stanie więcej zrobić niż osoba całkowicie niesłysząca. Jak ja to robię? Ja mogę powiedzieć, jak ja to robię. No, zwracam uwagę przede wszystkim na to, że nie ma dobrego ruchu bez odpowiedniej postawy, odpowiedniego właśnie napięcia mięśniowego i rozluźnienia pewnych spraw. Ja sobie zdaję sprawę, że przy nauce nowego ruchu muszą wystąpić właśnie takie napięcia. Używamy zbyt wiele mięśni niepotrzebnych do ruchu, które po jakimś czasie przestają być używane. Jakby ten ruch staje się bardziej naturalny i świadomy. Ale od samego początku mówię, co jest źle. Jeżeli ktoś podnosi ramię i to ramię nie zostanie skorygowane zaraz na początku, to będzie już nawykowo podnosił i będzie się usztywniał i nie będzie w stanie wykonać pewnego ruchu na długim dystansie, bo go to zmęczy. To jest takie bardzo normalne i naturalne. Więc od samego początku trzeba próbować, żeby ten wzorzec był jak najbliższy prawdy temu ideałowi, ale mieć świadomość, że to może być długi proces. I efekty przyjdą. Może nie szybko, ale przyjdą. Trzeba być naprawdę cierpliwym. W tej pracy ja w życiu nie wiedziałem, że ja tyle potrafię mówić. Ja jestem generalnie milczkiem i raczej pracuję niż mówię. A tutaj te 20, no już prawie 30 lat, w przyszłym roku będzie 30 lat, jak pracuję z niewidomymi i żona jak mnie widzi, mówi, ty w domu tyle nie mówisz. No bo mówię, że w domu odpoczywam. A wśród niewidomych, czy w tej pracy z niewidomymi, niestety słowo jest tutaj kluczem. Im barwniej, im ciekawiej, tym lepszy jest odbiór i zachęcamy ich do tego. Fajnie jest, jak trafią na człowieka, który ich pociągnie. W jakąkolwiek stronę, byle to z korzyścią dla nich. Jest dużo osób, ale wciąż chyba za mało w środowisku, bo jeszcze jest wiele tematów, które można by zrobić, a nie ma komu. Po prostu nie ma komu. I tutaj dyrektorzy powinni wykazać się pewnymi cechami i zatrudniać, przyjmować osoby o pewnych cechach potrzebne do pewnych działań. Tak jak my mamy teraz świetną bazę sportową,
to wciąż i mamy basen jako jedyni w Polsce, to wciąż się nie możemy doczekać zawodników w konkurencji pływania. A mamy, no chyba nie ma idealniejszego momentu, jak mamy trzy kroki na basen. W każdej chwili możemy pójść na ten basen, żeby przeprowadzić trening.